Dzień dobry, witam w unboxingu edycji kolekcjonerskiej Farming 22. Jestem tutaj, widać mnie, o tu w odbiciu. Roar. O, dobra, to co, to przystępujemy do rozpakowania. Mamy tutaj w środku płytę plus PC Digital, także jest również klucz do pobrania wersji cyfrowej. Mamy płytkę z grą, nie mam kieszeni, także no co, wartość kolekcjonerska. Tutaj w środku jest manual, z tyłu jest klucz do instalacji i dostajemy jeszcze, tutaj widać, że Giantsy współpracują z Nitrado, klucz do wykupienia serwera Dedyka na miesiąc bodajże, na czterech graczy. Także pierwszy raz chyba z czymś się takim spotykam. Dalej mamy co? Dalej mamy pocztówki. Panie drogi. Czekaj, otwórzmy. Panie drogi. Czy to są naklejki? Albo naklejki. Może to są naklejki. Czekaj. Ostrożnie. O, dobra. Tak, to są naklejki. Cztery naklejki na jednej stronie. Naklejki z różnymi firmami. Maszyn rolniczych. Horschholmer, John Deere. O kurde, gdzie ja to przykleję? Nie mam gdzie tego przykleić. Trzeba będzie coś, kurde, pomyśleć, bo to szkoda, żeby to w pudełku było. O, patrzcie, jaki New Holland. Szkoda, żeby to w pudełku gdzieś, kurde, leżało. Co z tym zrobić? Ropa. Stroutman. O kurczę. O, jaki ten. Uwaga, granie farminga. Sirius Traktor Addition. To jest kozak. I wszystko. Kozak, fajny, no. Co dalej mamy tutaj? Dalej mamy, tu się chyba już plakaty zaczynają, nie? Tu się zaczynają plakaty, mamy mapkę. Farming Simulator 22. Elm Creek, a to jest chyba ta mapa francuska, na której planuję sobie zagrać jako pierwszą mapę farmingu już w poniedziałek. To tak wam pokażę, cały kadr mi tego nie złapie. Ale już macie spoiler, jaki jest układ pól, jak to wygląda. A z tyłu mamy... O kuźwa. Z tyłu jest ściąga do sezonów. Co kiedy można siać, co kiedy można zbierać. O, how boy. Fajne. Czy ja to mam gdzieś powiesić sobie? Kurde. Następny plakat. O, tu już widzę. Tu już jest chyba opis ikonek. Tak. Tu są wszystkie ikonki opisane. Po angielsku. Sugar bed, potato S. I te inne. A z tyłu mamy mapę. To jest chyba ta amerykańska mapa. Amerykańska mapa. Hout Baileron. O. Hout Baileron. Nie wiem, czy w poprzednich wersjach były raczej plakaty, nie? Ale były też chyba mapy, ale nie było takich ściąg. Trzecie. Kuźwa. Trzecie to co? To chyba będzie te Alpy będą z dodatku. Z 19. Tak, tu już jest troszkę mniejszy plakat. O, tak, tak. Tu jest, gdzie połowa mapy to łąki. O. Cyk. A z tyłu co mamy? O, a to... O kurde, a to co? A z tyłu są te wszystkie obiekty z przetwórstwa.
Zobaczcie. I tutaj mamy, co możemy zaimplementować i co z tego wyciągniemy, tak ogólnie w przenośni mówiąc, nie? Też taka ogólna ściąga. Czyli mamy piekarnię, bakery, tak? I tu jest właśnie podane, że jak to wsadzimy, to możemy uzyskać albo tort, albo pieczywo. No fajnie, no kurde. Czekoladę? No, to mi się podoba. To mi się w tej części najbardziej podoba w farmingu, że nie będziemy się tylko skupiać na zbieraniu i sprzedawaniu plonów, albo żeby zwierzęta nakarmić, sprzedać mleko, tylko będziemy mogli sobie kombinować i wiecie, torty porobić. Tego typu rzeczy. Dobra. I gwóźdź programu. Rzecz, dla której kupiłem tą kolekcjonerkę. Tam. Aha, czekaj, tu coś jeszcze jest. Płyta. Modding Tutorials, wersja 5.0. Kurde. Z tyłu jest kod do pobrania, jak ktoś nie ma tego napędu, tak jak w moim przypadku. Jakby ktoś chciał, to mogę mu kod dać. Kolejna i ostatnia rzecz. Kabel. Ja kolekcjonerski kabel USB, zawsze o takim marzyłem. Wow. Prawdziwy, kurde. Kabel z Collection Edition. Dziękuję, Dziancy. Właśnie tego potrzebowałem w życiu. Ja... Chodź tu. Wyłaź. Pum. No. Takiej wielkości kogut. I co? Ten kogut niby jest synchronizowany z wydarzeniami w grze, czyli jak będziemy mieli pełny zbiornik, zacznie kogut świecić na kombajnie, to ten kogut też powinien tutaj reagować. Nie wiem, czy teraz jak go podepnę, czy coś się stanie. Zobaczymy. Chwila prawdy. Wow. Działa. Jak podepnę USB-ka, to... Wiecie. Jak coś tam się nic nie kręci, tam widzę, że po prostu jest przejście między LEDami. No ale fajnie, spoko. Mały ale wariat. Zobaczymy, jak to będzie się spisywać w praktyce. Cyk. Tu jeszcze widzę, że jest kod do bonusów przedpremierowych. Tych maszyn. Taka jest zawartość kolekcjonerki. Trzy plakaty, trzy mapy. Wersja Modding Tutorials. Tak. Gra, kogut i tyle. U mnie to ląduje na półeczkę. Będzie cieszyć oko. Dziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia już w poniedziałek w grze. Cześć.